Cześć! Adamantium i Vibranium to obecnie dwa najwytrzymalsze stopy metali dostępne w uniwersum Marvela na Ziemi. Obecnie w MCU mogliśmy zobaczyć tylko Vibranium, jego potencjał bojowy, a także jaki konflikt prawie wybuchł na świecie pomiędzy ludźmi, którzy chcieli uzyskać dostęp do zużytego metalu. Dzisiaj powiem Wam o Adamantium i o genezie wdrożenia tego metalu do MCU. Posłuchajcie! W komiksach Adamantium to praktycznie niezniszczalny sztuczny stop stali, który nie występuje w naturze, a którego dokładny skład chemiczny jest tajemnicą rządu Stanów Zjednoczonych. Adamantium nie pochodzi z Ziemi i według analiz jego właściwości nie kwalifikują go do żadnego znanego miejsca w układzie okresowym pierwiastków. Jest to niezwykle sztywny stop na bazie stali, którego gęstość czyni go praktycznie niezniszczalnym. Przedmioty, w których zastosowano adamantium, były w stanie przetrwać wielokrotne eksplozje jądrowe lub uderzenie najpotężniejszych nadludzi bez żadnych uszkodzeń. Zaś ostrze z czystego, pierwotnego adamantium jest w stanie przeciąć niemal każdą znaną substancję, z wyjątkiem tarczy Kapitana Ameryki. W filmowym uniwersum Marvela dotychczas nie zdecydowano się wprowadzić adamantium, które kojarzyło się przede wszystkim z Wolverinem i X-Menami. Koncepcja ta ulega obecnie zmianie i w przyszłorocznym filmie Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat zobaczymy szeroko zakrojone działania zbrojne wielu państw, które będą walczyć o adamantium. W filmie Eternals powstrzymano wyłaniającego się z Oceanu Indyjskiego potężnego Celestiana zwanego Tiamutem Komunikatorem. Ostatecznie został on uśpiony, a następnie zneutralizowany, przez co nad wodą pozostał widoczny jedynie jego wielki łeb i ręka, na której umiejscowiony był stratowulkan. Do tej pory nikt praktycznie nie wspominał w filmach o tym incydencie, który miał miejsce na Ziemi. Dopiero w nadchodzącym filmie naukowcy odkryli, że ciało Tiamuta posiada wiele nieznanych i unikalnych pierwiastków, w tym adamantium. Podobnie jak w przypadku Vibranium, które próbowano wykraść Wakandzie. Bohaterzy i złoczyńcy będą walczyć o przejęcie złóż tego cennego surowca, który odpowiednio wykorzystany mógłby dać istotną przewagę w walce. Jest to gruntowna zmiana pochodzenia adamantium względem komiksów. Sytuacja ta powoduje, że w filmowym uniwersum Marvela mieliśmy już postać, w której ciele znajdował się ten metal, a nie byliśmy tego świadomi. Według nowych informacji, Peter Quill, będąc potomkiem żyjącej planety Ego, może posiadać w sobie adamantium, co spowoduje, że jego potencjał bojowy być może zdecydowanie wzrośnie. Podsumowując, adamantium w kinowym uniwersum Marvela pochodzi z ciał Celestian, co w gruncie rzeczy ma sens, gdyż istoty te są praktycznie niezniszczalne i jedynie najpotężniejsze istoty we wszechświecie były w stanie równać się z tym prastarym gatunkiem. Ciekawy jestem, czy wiedzieliście o tej zmianie genezy adamantium i czy według Was jest to ciekawe rozwiązanie wyjaśnienia źródła tego niezniszczalnego stopu metali. Do usłyszenia, cześć!